Dzień dobry. Panie burmistrzu, mam pytanie. Chodzą słowy, że będzie tutaj w gminie Przecław, w naszej gminie, że ma powstać czasopismo. Czy może pani coś powiedzieć na ten temat? Tak, owszem. Już zgłoszone jest do zarejestrowania w sądzie gazeta pod nazwą Goniec Przecławski. Mam nadzieję, że w miesiącu kwietniu uda nam się zarejestrować. No bardzo bym chciała dotrzeć do szerszej grupy mieszkańców gminy Przecław, gdyż nie wszyscy interesują się komputerem, mają internet czy Facebooka. W tym momencie chciałabym zaprosić mieszkańców gminy Przecław do zapisywania się na bezpłatne kursy komputerowe, które pozyskaliśmy środki. Są one przewidziane dla osób w wieku 25-74, dla ponad 270 osób. Bezpłatne kursy komputerowe, które musimy zrealizować do końca roku. Więc w tej gazecie, nawiązując do niej, chcę, żeby oprócz wiadomości związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, pracy burmistrza, były również rzeczy dotyczące jednostek podległych, na przykład Domu Kultury czy szkoły. W zespole redakcyjnym będzie na pewno uczeń trzeciej klasy LO Jan Marszałek, którego nagrodziłam, bo tytuł jest jakby powieleniem tego, które młodzież licealna wydaje w szkole, zespole szkół. Powtórzyłam tą nazwę, uważam się, że jest nazwą taką właściwą. Zamierzam również tam, żeby były porady prawne, również to, co dzieje się po prostu w gminie Przecław. No tak, to jest bardzo, bardzo dobry pomysł, prawda? Aczkolwiek nie chciałabym, żeby to było jakieś wydawnictwo super kolorowe na bardzo dobrym papierze, bo tutaj nie chcę też minimalizować koszty, ale żeby w miarę wychodził raz przynajmniej na kwartał. Oczywiście zespół redakcyjny to będą pracownicy urzędu, tak jak powiedziałam, uczeń trzeciej klasy LO Jan Marszałek i na pewno osoba z pierwszej klasy, bo mamy taką klasę również o profilu tym medialnym i ten zespół redakcyjny uczniów chciałbym, żeby przynajmniej dwie osoby zasiliło, plus pracownicy urzędu, więc trudno obowiązki zawodowe często godzić, ale mam nadzieję, że będziemy zamieszczać informacje mówiące o tym, co robimy jako Urząd Miejski, gmina, co się dzieje u nas. Zachęcam. A w okresie, odkąd pani objęła stanowisko burmistrza tutaj w gminie, co może pani uznać za jakiś swój sukces do dnia dzisiejszego? Proszę panią, tak na gorąco, może przyjdzie mi w trakcie rozmowy, no minęło w lutym 100 dni, taką informację zaprezentowałam na swoim Facebooku, co zrobiłam. Sama nawet zdziwiłam się, że tyle tych rzeczy było przez te 100 dni. Był to dla mnie okres bardzo wyczerpujący. Proszę się podzielić z tym, co pani właśnie... Dynamiczny. Na ten moment z pamięci, tak powiem, największym chyba sukcesem, które chcę powiedzieć i bardzo się z tego cieszę, chociaż nie mam jeszcze podpisanej umowy, udało mi się w kilka dni dzięki tutaj współpracy z pracownikami złożyć wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy na zadanie dotyczące punktu przedszkolnego w miejscowości Łączki Brzeskie dla 15 dzieci. Aczkolwiek jeszcze nie podpisałam umowy, ale już jestem jakby na prostej. No, bardzo bym chciała, tak jak powiedziałam, inwestować w tych najmniejszych, najmłodszych mieszkańców, młodzież licealną, doposażać szkoły. Dzisiaj jest składany wniosek o budowę sali gimnastycznej w Kiełkowie, remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Przecławiu. Czy zakończy się on pozytywnie czy negatywnie, trudno powiedzieć, ale w bardzo krótkim czasie dokumentacja łącznie z pozwoleniem na budowę szkoły w Kiełkowie została złożona i działania związane z Klubem Seniora Plus uruchomione w połowie grudnia ze środków pozyskanych przez poprzedniego burmistrza. Drugi wniosek na jego kontynuowanie rozpatrzony pozytywnie. Zaczynamy realizować, dokupować różne urządzenia rehabilitacyjne, więc to nie jest tylko, że marzy mi się, żeby młodzież i dzieci w gminie Przecław z odpowiednim poziomem wychodziły do Mielca czy do Dębicy, ale i żeby starsi mieszkańcy również byli
kreatywni i działali tak jak ten kurs komputerowy, który udało się środki pozyskać. Aczkolwiek większość tych opinii, na których zmierzam się na zebraniach wiejskich, które się rozpoczęły, po 6 zebraniach jestem, wszyscy jednak nie mówią o kulturze, nie mówią o takich sprawach związanych powiedzmy z duszą, tylko o przyziemnych. Drogi, chodniki, ich brak, rowy, przepusty, czyli również radnych prosiłam w lutym, gdyż gościłam zarząd województwa z panem marszałkiem na czele tutaj w tym budynku, żeby wskazali problemy swoich miejscowości. Cały czas problemem właśnie są ta infrastruktura drogowa, brak kanalizacji. Oświetlenie też. Oświetlenie, które systematycznie poprawiane jest, również z funduszy sołeckich, brak kanalizacji. Największe miejscowości gminy Przecław, czyli Tuszyma, Łączki Brzeskie, tam Dobrynin, Biały Bór nie posiadają kanalizacji. To jest naszym dużym problemem, szczególnie, że wieś Tuszyma jest największą wsią w Polsce. No tak, no i widzieć, i nawet można widzieć. Koszt kanalizacji to jest około 32 miliony. W tej chwili próbujemy realizować, kontynuować przedsięwzięcie przebicia przez Wisłokę, gdyż mamy nową oczyszczalnię, ale to są bardzo trudne wyzwania, które stoją przede mną. Transport zbiorowy, brak komunikacji, różne tutaj są opinie. No wszystko to powoduje, że są duże potrzeby mieszkańców. Nie ukrywam, spore zobowiązania, które ponosimy jako gmina, 17,5 miliona zadłużenia przy obsłudze długu publicznego na ten rok, 525 tysięcy, powoduje, że muszę realizować projekty, znajdować na nie pieniądze, ale próbować budować ze środków zewnętrznych. A z tym jeszcze sami różnie, bo złożysz wniosek, może być nierozpatrzony pozytywnie. Też istnieje możliwość pozyskania środków, na przykład ze środków unijnych, prawda? Tak, tylko że tutaj przy kanalizacji sprawa się bardziej troszeczkę komplikuje, bo perspektywa ta się kończy, a wiadomo, że najkorzystniejszą perspektywą była ta w latach 2007-2013. Teraz kończymy kolejną, nie wiem co przyniesie nowa. I to są trudne sprawy. No, będę próbowała środków szukać tam, gdzie jest to możliwe. I tam składać oczywiście, ale wcześniej muszę mieć pieniądze na projekty. A tak jak mieszkańcy mi wskazują, mniej kultura, a więcej te twarde tematy związane, tak jak pani wspominała, oświetlenie, chodniki, drogi gminne, przepusty, rowy niemeliorowane od wielu lat. Tak, dziękuję bardzo i życzę sukcesów w takim razie. Dziękuję. Mam określony cel, gdzie pozostawiłam w Mielcu 31 lat swojej pracy zawodowej. Pozdrawiam pracowników Urzędu Pracy, koleżanki i kolegów. Ciągle jestem pracownikiem tego urzędu, że uda mi się to wszystko łącznie ze współpracownikami, którym dziękuję za dotychczasową pracę, to zrealizować. Dziękuję bardzo.